godzinie 17 w Wrocławiu. Oczywiście posiedziałem to przyjęte bez uwagi. To, co jak mówiłem, się spotkanie pisma, które między innymi pismo od Rady Ochrony Pamięci Warmiennictwa dotyczy zmiany nazwy niemieckich i najstopskich osób w koncentracyjnym Warszu na teren projektu niemieckiego, najstopskiego obozu koncentracyjnego Warszu. Oczywiście porównie napis na napisy zupełnie jego mieszkane istnienia. Tym tutaj bardzo uwaga, żeby jednak mocno. To, że ta się pojawiła, natomiast musi być zmieniona. No to jest jedyny bardzo prosił o spokój. Głos ma pan przewodniczący. Następne pismo ze zgłupi akty w Krakowie w sprawie przesuwania wygrany na fazę rzeczy w związku z inwestycją przy ulicy, zbiegu ulicy Stosta i Burczyskiej Marcowej. Proszę czytać wykaz i są cztery punkty. I jest to tak, parku Wanów, teren gminny przed ogólnie wielanocy przy przyjmowanych ludziom, teren gminny po rekultywacji Czulcy Krzykowy, to są te tereny przygotowane, to jest ta zmiana prawa, no i dać powiedzmy na nasadzenia. Ten gminny przebudł do pierwszych zbiegów z wszystkich państw. Wykaz został przesłany przez dziennicę, oczywiście nie dali do akcji. Chciałem poinformować tutaj radny, że na tej dziennicy jednak został zakończony montaż ławek i kosza jak mieści. Ławek ma ponad w sumie 55 sztuk. Są to ulica Mocnowska 15 sztuk, ulica Gdosa 11 sztuk, ulica Krajowskiego 10 sztuk, ulica 4 sztuki, ogródek 11 przy ulicy Hejla 7 sztuk i parku tam 6 sztuk. Natomiast na ten park programu została uchwalone 6 sztuk koszy na śmieci. To właśnie się pomocasz tych urządzeń. W dniach 13 do 16 września właśnie akcja Spontanie Świata w Raku 2012. W akcji brało udział około 2310 młodzieży z naszych placów Krakowy. Do akcji również łączyło się Stowarzyszenie Przyjaciół Wolnej Warskiej wraz z młodzieżą z gimnazjum nr 2795 na czele z grafikiem, o którym oczywiście stwierdzono na biegu, więc dało przyszły plan pracy. To jest to, tyle się po komisji. Komisja Kościoła Krakowa. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z naszą gminą? Proszę, Pan Radny Sarnecki. Ja tutaj pytanie, co takie, taką informację mam, bo ostatni objazd ogródków wiodenowskich, w którym Pan Przewodniczącym brałem udział, zakończył się na ulicy Przykopy, a przecież szkoła jest tam wybrany teren parking, teren zielony, teren takiego trawnika i część jak mi się wydaje, terenu gminnego jest nadal nieuczodnięta. Przed tym objazdem, czy w ogóle on był zakończony tam w tym celu, że byłem właśnie w Wikicie, gdzie poinformowałem o tym, iż będąc miesiąc temu na odbiorze tego terenu, zostałem nie do końca wysłuchany przez pracowników z Wikitu, ponieważ wskazywany przeze mnie teren nieuczodnięty był wskazany jako być może niegminny. Zostało to sprawdzone na moją prośbę przez Straż Miejską. Tutaj była informacja w sekretariacie Rady Dzielnicy. Jest to teren gminy. No i proszę odpowiedzieć się, zadawałem dodatkowe pytania tam na miejscu. Co z tym terenem? No i okazuje się, że jest problem, ponieważ to jest teren dawnych działek, które były prywatne, zostały wywłaszczone pod tą drogę w całości pod drogę Alberta. No i częściowo tam została rupieciarnia, która częściowo została wysprzątana. No i okazuje się, że nie ma tam słupków wskazujących na granicę między posesją prywatną a terenem obecnego gminy. No w związku z tym nie wiadomo, dokąd zryk ma możliwość sprzątać, to też nakładać na właściciela jakby zobowiązanie do wysprzątania. No i ta kwestia przykopy naprzeciwko przedszkola 22 nadal jest otwarta. To jest taka kwestia z naszego terenu. Kto z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący? No oczywiście to tak, Pan wyżył właśnie z Radny Sarnecki, który nam wie, że jest to, na której gminy jest taka moc, ta drzewa słowica, która właśnie dla przesu, można w tym samym sposób produkować. Czy to tutaj wyżył? To tak gdzie około 2 metra na metr. No plus stare urodzenie, które są no, dlatego rzeczywiście nie ma tych spokojnych, że granica przebiega w stosunku do przynajmniej tego dnia.
Czy ktoś z Państwa radnych wie, że w temacie działalności Komisji Zieleni Ochrony Środowiska? Wiecie? Kierownicę? W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji. I Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja Sportu i Rekreacji spotkała się dnia 5 września tego roku w siedzibie Rady. Po otwarciu posiedzenia komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją. Były to 4 pisma, takie czysto informacyjne. Po zapoznaniu się z tymi pismami w sumie komisja zamknęła posiedzenie około godziny 20. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z przedmiotem działalności Komisji Sportu? Widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji.